Siema, na moim imieniu, z tej strony Maraz, witam w kolejnym odcinku, zagramy w Lucius. W rozdziale palenie zabija. Okej, zobaczmy co gdzieś się tutaj działo. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. Okay, I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Koleś ma też niezłe wpływy. Okej, dobra. Weźmy to, wrzucę do środka, jak tutaj się... Ojejejeje, i zapomniałem. Na czym jest opuszczenie? Aha, dobra, już wiem. Z ludziska taki, no, questik, musimy posprzątać swój pokój. Potem dostaniemy za to jakąś nagrodę. Okej, nie opuszczaj mi tylko kłódki. Okej, podnieś to. Okej. Wszystkie te samochodziki musimy włożyć do... Okej, mamy obowiązek domowy wykonany. Okej, to chyba wszystko na razie. Ze sprzątania pokoju. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam się święci, co możemy zbroić nowego. Can't you see I'm performing a delicate operation here? Why don't you go downstairs and watch TV or something? Schowajmy śrubokręcik, bo przyda się nam do wykonania tego zadania aktualnie. Okej, idźmy do kuchni na nowo. Okej, pomyślimy przy kuchence. Gabliciska wam pokazuje normalny sposób przejścia. Jak to można wywinąć za jednym zamachem. Ta misja dosyć prosta i przyjemna. Okej, tutaj jest krzyż, jak widzicie. Jak go obrócicie, to jest wszystko się dzieje okej. W sumie to też jest symbol chrześcijański, jak dla mnie, bo to jest krzyż świętego Piotra odwrócony do góry nogami. Okej, mamy nasz cel. Fajnie ten efekt z tym zatrzymaniem czasu. Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. Okej, koleś nie jest dla nas zły, ale Lucius nie lubi, jak pali. Okej, więc stajemy za nim. No, jak wiesz, średnio na jeża. Nie widziałem. Okej, to można zrobić sobie notatnik. Co mamy zrobić? Gen, kolega ojca, czasem odwiedza mojego ojca w interesach. Nie cierpię, jak pali w jadalni. Boli mi od tego głowa. No, coś może w tym jest. Okradam zapałki George'a. Teraz jeśli będzie chciał odpalić papierosa, będzie musiał skorzystać z piekarnika. Powinien zostawić jakąś pułapkę. Piekarnik jest wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający wyciekowi gazu. Do tego zadania potrzebuje jakiegoś narzędzia. Piekarnik został zmodyfikowany, a Jen nie ma o tym pojęcia. Teraz pozostaje już tylko czekać. No, młody ma pomysły. Mały gangster w garniturku. Okej. Szybka, przyjemna misja. Teraz powinno się załączyć za chwilę cutscenka z odpalania papieroska. Czym ugasnie śmierdzi, to też ciekawe.
O, Lucius, lepiej wyjdzie, tego cię naprawdę głowa rozwoli. Kolejny mord. Cóż, moi mili, tutaj wam... O, kolejna moc. Tutaj wam podziękuję, tak więc cóż, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć i zapraszam was na kolejny odcinek, zagrajmy w Lucius. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird going on in that house. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back for a while, let it brew. And after a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there'd been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. The janitor, who was known to be quite the drinker, was fixing a bathroom in the Lower West Wing.